Cześć, witamy Was serdecznie kolejnego dnia. Jest już około południa, Oliver wrócił właśnie z przedszkola. Jeszcze troszeczkę mokry, dzisiaj miałeś basen w ogródku, tak? Fajnie było. No i Oliver dostał jeszcze na zakończenie szkoły, chociaż zakończenie jest dopiero w piątek. Dzisiaj jest środa. Oliver dostał mały upominek od nauczycieli i bardzo chciał pokazać, co to jest. Poczekaj, najpierw pokażemy może, jak wygląda całość. W takiej ładnej torebce. I są różne rzeczy, które Wam pokażemy. Czekaj. Książeczka ze świnką. Tail. I tu jest napisane. Good luck, Oliver. Jak miło, co? Zdjęcie, które miał Oliver robione na zakończenie roku szkolnego. Uwielbiam to zdjęcie. Wygląda jak prawdziwy skrzat. Fajne zdjęcie? Podoba Ci się? Nie. Mi bardzo. Tu mamy jeszcze jedną kopię. Wyślemy do babci. Tak? Nie. Co jeszcze mamy? Tutaj są takie wierszyki, alfabet wypisany cały i różne takie rymowanki do każdej literki. I tu podpisały się wszystkie Twoje nauczycielki. Zobacz, kto tu jest. Nikki, Emma, Jen, Louise, Jade, Jane, Janet, Jackie, Kelly. Bardzo dużo imion na literę J, J. Co jeszcze mamy? O, tutaj taki sznureczek, który jest tego samego rozmiaru co Oliver. I tutaj jest napisane Oliver Forest Row Preschool 2021. Pięknie. Będziesz miał super pamiątkę, wiesz? No i słodkości, nie wiem, czy będziesz mógł zjeść. Mini rolls. Podzielisz się z mamą? Ja. O, dzięki. Super, cieszę się. O, tutaj. Well done on completing preschool. Smarty pants. Smarties. Ale fajny pomysł. Śmieszne? Ja. Dobrze, co tu jeszcze mamy? Jeszcze słodycze. Haribo. With salt. Nie, to jest chyba cukier, Oluś. To nie jest sól. Okularki. Okularki takie. I tu jest napis. O Jezus. Okay. Your future is so bright, you will need sunglasses. Twoja przyszłość jest tak świetlana, że potrzebujesz okularów. I to się nazywa w Anglii małomam. Małomam? Małam. A u nas chyba mamba w Polsce. Tak? Nie. Jeśli się nie mylę, mogę się mylić. I tutaj jest jeszcze taka teczka kolorowa, w której są rysunki Olivera. Tak? Tak. No dobrze, i jakiś mazek. No to wszystko. To teraz możesz się cieszyć swoją torbą. Witam ponownie. Jest godzina 17 teraz. Jedziemy nad morze. Oliver nie będzie miał zakończenia roku niestety. Panuje jakiś wirus i no niestety wszyscy prawie się rozchorowali. Również dwie nauczycielki miały robiony test na COVID. Wyszedł również negatywnie. No ale szkoła i tak będzie zamknięta i tak, więc zakończenie roku będzie 2 września po południu, zaraz przed rozpoczęciem roku, o coś takiego, więc najpierw rozpoczęcie, a później zakończenie wieczorem około godziny 17, gdzie będzie taki piknik dla rodziców i dla wszystkich dzieci. No Oliver, fajnie będzie dla niego wrócić i pożegnać się z wszystkimi, wiecie, zobaczyć ich jeszcze raz, wszystkich nauczycieli, szkołę. My również mamy jakieś upominki dla nauczycielek. Więc dopiero 2 września, a Oliver normalnie swoją zerówkę rozpoczyna 14 września, więc jeszcze będziemy mieć takie 2 tygodnie jakby wakacji. Zobaczymy, będziemy się starać. Ojej, ja też tracę głos. Przepraszam. Będziemy się starać wybrać do Polski też w tym czasie, ale nie wiem, czy nam się to uda, jak będzie, czy Polska będzie na zielonej liście, czy na tej Amber, no nie wiem. Zobaczymy, może się uda. A na razie jedziemy nad morze, więc tam Wam na pewno też coś pokażę.
Jeszcze musimy twoją siostrę obudzić. Ja. To wszystko? Nie musimy się przeprawiać. To jest w ogóle tak. Nie. Poker. Ella, stay here. Ollie, come this way. Where daddy is. Like a free spot. Tak? Całkiem, ale zrobiło się wiecznie. Ja też patrzę na Elę, bo lubi wchodzić na pewno. Ale tak, jest fajnie, super, że przyjechaliśmy. Thank you.
Czekaliśmy się zachodu słońca, no bo trochę się chmurzyło i w ogóle już dzieciom było chłodno, było bardzo wietrznie. My jeszcze sobie dzisiaj grilla, więc my będziemy mieć barbecue, na pewno jakieś kiełbaski. Ja mam ochotę na kaszankę. Ręka w górę, kto lubi kaszankę z grilla, uwielbiam. No i później kąpiel, jeść panko. Więc ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że Wam się podobał dzień z nami, kolejny dzień. I tak, do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!